Frodo? O, dobrze, że jesteś. Mam nadzieję, że przyszłaś mi pomóc, bo Sara tu była chwilę, ale gdzieś poleciała i bajlando. A ja za 10 minut jestem umówiony. A z kim? A co? Nie no, pytam się, z kim jesteś umówiony? Czy z tą panną, z którą byłeś dzisiaj rano przed Scarface? Skąd ty wiesz, że ja z kimś byłem przed Scarface dzisiaj? No dobra, po prostu przyznaj się, czy to jest twoja nowa dziewczyna? Jaka dziewczyna? Przecież wiesz dobrze, że ja mam w głowie tylko Kaję. No to z kim się umawiasz przed i po pracy? To ja już nie mogę mieć koleżanek? Nie no, możesz mieć. No to co tak dopytujesz? No dobra, po prostu chciałam się zapytać, czy to jest twoja nowa jakaś, nie wiem, taktyka, bo naprawdę działa. Jaka taktyka? Kaja jest po prostu zazdrosna jak cholera, tylko teraz trzeba to jakoś dobrze rozegrać. Nie, wiesz co, inaczej. Udawaj, że w ogóle o niczym nie wiesz, bo spalisz całą akcję, okej? Że nic nie wiesz. Że nic nie wiem? Tak, dokładnie. Tak jak najlepiej ci to wychodzi. Super. I co powiedział? Co to za jedna? Kaja... To jest jego nowa dziewczyna. Co? No i przykro mi, ale on chyba chce się z nią hajtać. No powiedział, że przed nim jest świetlana przyszłość. No ale słuchaj, no ty i Frodo nie mieliście żadnej przyszłości. Poza tym nie chciałaś z nim brać ślubu, no to znalazł sobie taką, która chce. Dobra, szkoda, że nie widzisz wyrazu swojej twarzy. No co? No co? No chodzi o to, że tylko ty się liczysz, żadna inna. Naprawdę? Tak. A ty się tak przejmujesz. No proszę cię, przynajmniej teraz wiesz, jakby to było, gdyby sobie jakąś znalazł, także wiesz. Najważniejsze, że się pomyliłam i że nikogo sobie nie znalazł. Jeszcze sobie nie znalazł, no nie będzie na ciebie czekał do końca życia, aż w końcu go zechcesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem tutaj umówiona z niejakim Szczepanem Kapustą. Znajdę go gdzieś tutaj? O, jest już pani. Przepraszam, mały poślizg. Musiałem skończyć pracę. Nie ma problemu. To co, siadamy tutaj gdzieś? Wolałbym jednak iść gdzie indziej. Tutaj ściany mają uszy. Prowadź. A ty gdzie? Muszę wyjść. No ale gdzie idziesz? Muszę się przejść. Kaja, zostawiłaś mnie samą na zmianie i ciekawe, co poszłaś robić? Czyżby kogoś śledzić? Nie, no oczywiście, że nie, przecież to nie w twoim stylu. Przyznaj się, że zaczęłaś trochę wariować. Czyżby Frodo w końcu obrał właściwą taktykę? Zamiast peruki od razu trzeba było cię brać na zazdrość. Dzieciaczki. A ciocia Wolska coś czuje, że z tej mąki będzie jeszcze jakiś chleb.